W naszym studiu Wojciech Winnik, prezes, zawodnik ślepska sowałki. Dimas korię trener. Dzień dobry, witam panów, uśmiechniętych panów podkreślę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, humory dopisują. Bo. Bo jest fajnie. Nie, no, osiągnęliśmy tak naprawdę super wynik po... historyczny wynik w, w naszego klubu pierwszoligowego, także drugie miejsce po rundzie zasadniczej, także powodów do radości mamy całą masę. Mamy wszystkich zawodników zdrowych. No i w najbliższy piątek jedziemy grać o nasze marzenia, czyli jedziemy, rozpoczynamy walkę w playoffach. Marzenia się spełniły, czy, czy niedosyt jakiś pozostał? Czy przekroczyliście te marzenia? No, na razie myślę, że wszystko idzie zgodnie z planem. Zagraliśmy równą, podkreślam, rundę zasadniczą. No i teraz wszystkie myśli są już o tym, tak zwaną, trzecią finale. Playoff, gdzie zwycięzca dwóch meczów awansuje już do ścisłej czwórki. mistrzostw Polski i pierwszej ligi. Kraków. Kraków będzie miastem, które przyniesie Wam szczęście? Na razie wspominamy Wawel bardzo dobrze. Zawsze dobre jedzenie, dobry spacer, także piękne miasto. No i później Hala, która. Agiechu bardzo dobrze nam się kojarzy, bo jeszcze tam nie przegraliśmy. Także mam nadzieję, że ten dobry nastrój koncentracja przełoży się na to, że przywieziemy ze sobą wygraną i, i dalej podtrzymamy tą dobrą pasę. Na pewno chciałbym podkreślić, że potrzebujemy tej koncentracji jak najbardziej, bo to są mecze bardzo ważne, gdzie nie ma marginesu przegranej. No i że też nie możemy lekceważyć naszego przeciwnika, o ile jest młody i bardzo ambitny. Poza tym oni już. Jakby spełnili to, co chcieli, i nie mają jakby, żadnego ciśnienia. Tak? Musimy wyjść na wyżyny i zagrać 100% swoich możliwości i najlepszą swoją grę. To słów kilka o marzeniach. No, skoro takie sukcesy, to na pewno pojawiają się y, marzenia, apetyt na coś więcej. Takie magiczne hasło: Plus Liga. My, chyba z trenerami i w ogóle z całym zarządem, to swoją po prostu postawą chcemy wywołać jakąś tam dyskusję, potrzeby, bo tak naprawdę, żeby w ogóle marzyć o Plus lidze, to potrzebny jest obiekt, wiadomo, hala sportowa spełniająca wymogi Plus ligi. Także my tu swoją postawą, wszyscy tym wynikami, chcemy skłonić do dyskusji, do rozmowy, w ogóle podjęcia tematu, budowy takiego obiektu w Suwałkach, bo jak wiadomo, nie przydałby... Jaki dźwięk, jak na razie? No, pozytywne, wiadomo, że jak się wygrywa i wszystko jest dobrze, to w tych wiele, wiele informacji jest pozytywnych, a tak naprawdę czekamy na jakieś konkrety, czekamy na to, może inne kluby, inne stowarzyszenia i. In... Inne instytucje, które korzystają z takich obiektów, może przy organizacji walk KSW, może jakichś tam walk bokserskich, czy turnieju mikałejkowego, tak jak Wigry organizują. Może ten głos wspólny taki nakłoni urząd miasta do tego, żeby taka, taki obiekt, taka hala zacząć myśleć o tym, żeby powstała.